Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym zdalnym odcinku zdalnej historii lekcji licealnej, przygotowań do matury, która nie wiadomo czy i kiedy będzie, ale dla nas to może i dobrze, bo zdążymy przerobić jak najwięcej tematów przed tą maturą INSPE. Dzisiaj będziemy kontynuować tematy związane z końcem II wojny światowej i konsekwencjami, jakie to miało dla Polski. Ostatnio mówiliśmy sobie o tym, jak potraktowali nas nasi sojusznicy w 1945 roku podczas tych słynnych spotkań Wielkiej Trójki w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie. Dzisiaj powiemy, jak wyglądała sytuacja wewnątrz polityczna w Polsce, jak wyglądała sytuacja dochodzenia komunistów do władzy w latach 1944-1947. Historia tak naprawdę przepychania kolanem i popychania jeszcze butem ludzi i idei, poglądów, które nie miały żadnego znaczenia, jeśli chodzi o poparcie społeczne, jeśli chodzi o to, jak zwykli Polacy postrzegali tych, którzy władzę uzyskali, czyli komunistów. To tak naprawdę był promil poparcia. Komuniści nie mieli czego w Polsce szukać, no ale wiadomo, pomogli im żołnierze Armii Czerwonej, oficerowie NKWD, no i sam Stalin, który, jak pamiętacie z poprzednich odcinków, niebieską kredką, ołówkiem rysował nowe granice Polski, zupełnie się Polaków o zdanie na ten temat nie pytając. Nasza dzisiejsza lekcja to Polska w latach 1944-47 i tak naprawdę cała historia dochodzenia komunistów do władzy to jest, tak jak widzicie na tym slajdzie, który właśnie Wam wyświetliłem, to jest dojście Armii Czerwonej do Polski i zatrzymanie się na wschodnim brzegu Wisły, pomimo tego, że 1 sierpnia 1944 roku, jak pewnie pamiętacie, wybucha Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie, którego dowódcy liczyli na to, że skoro już słychać sowieckie działa ze wschodu, skoro już widać tak naprawdę forpoczty i patrole Armii Czerwonej, to pewnie niedługo Armia Czerwona pomoże jakby wyzwalać tę Warszawę. Tak naprawdę w idealnej sytuacji to powstańcy mieliby przywitać Armię Czerwoną jako gospodarzy w Warszawie. Natomiast Stalin miał na to zupełnie inny pomysł. Stalin wymyślił sobie, że niech tam ta polska inteligencja, ta młodzież elitarna, jakby nie patrzeć, warszawska, niech ona się tam wykrwawia, a my sobie zrobimy porządek i zatrzymamy się, zrobimy pauzę i ruszymy tak naprawdę, kiedy będzie lepsza sytuacja z frontem dalej. A więc front w lipcu 1944 roku zatrzymuje się na Wiśle i będzie tam stał aż do ostatecznej ofensywy w styczniu 1945 roku, kiedy to wszystko zostanie rozstrzygnięte w tych porozumieniach pomiędzy Wielką Trójką, pomiędzy aliantami, oczywiście z wyłączeniem nas, nikt nas o zdanie wówczas nie pytał. I to jest, moi drodzy, bardzo smutne, dlatego że w momencie, kiedy kwiat warszawskiej młodzieży szykuje się do Powstania Warszawskiego, to 22 lipca 1944 roku zostaje w Lublinie ogłoszony manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, tak jakbyśmy mieli się narodowo wyzwalać. Pamiętajmy, że przecież jest rząd polski na uchodźstwie, są polskie legalne władze, jeszcze wtedy uznawane przez wszystkich aliantów, uznawane również przez Stalina, chociaż Stalin miał do Polaków i do aliantów pretensje o zbrodnię katyńską, o to, że Polacy tak bardzo drążyli Katyń i nawet zrywał stosunki dyplomatyczne z Polską i dlatego też chciał tym Polakom mocno utrzeć nosa. I stąd też właśnie ten de facto napisany w Moskwie, a ogłoszony w Lublinie 22 lipca 1945 roku manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Aż do roku 1989 22 lipca był najważniejszym świętem państwowym w PRL-u, to tak na równi z tym, co dzisiaj dla nas jest 11 listopada czy 3 maja, to w komunistycznej Polsce to właśnie 22 lipca
był takim świętem, świętem państwowym, świętem narodowym. Czym jest to PKWN? Czym ten Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego był, a czym nie był? No był taką próbą przepchnięcia i przeciśnięcia nowego rządu komunistycznego w Polsce. Musicie pamiętać, że nie było żadnych ustaleń pomiędzy Churchillem i Rooseveltem a Stalinem na temat stworzenia nowego rządu polskiego w 1944 roku. Była to inicjatywa całkowicie stalinowska. Była to inicjatywa, która była, wyszła z Moskwy. Oczywiście Stalin tłumaczył to tym, że zgłosili się do niego Polacy ze Związku Patriotów Polskich. Tak naprawdę ten Związek Patriotów Polskich to są trzy kłamstwa, bo ani to związek, tylko taka pewna czapka stworzona przez Stalina, złożona z polskich, czy z komunistów pochodzenia polskiego będących w Rosji, ani oni nie byli patriotami polskimi, bo oni wierzyli w internacjonalny, czyli międzynarodowy, bezpaństwowy pomysł tworzenia Wielkiego Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. No i po trzecie polskich patriotów, no Polacy to oni byli tylko z urodzenia i tylko z metryki. Tak naprawdę nie czuli się przedstawicielami żadnego narodu, czuli się Sowietami, czuli się komunistami. A więc w tym związku są i Gomułka, jest i Wanda Wasilewska, jest mnóstwo ludzi, którzy potem będą tworzyć, czy to najpierw PKWN, czy to potem Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i później oczywiście już po wyborach 1947 roku już ten rząd komunistyczny. Ale żeby zachować pewne pozory, to na premiera wybrano człowieka, który nie był komunistą per se. Edwarda Osóbkę-Morawskiego, to był przedwojenny działacz spółdzielczy, działacz socjalistyczny, jeden z liderów PPS-u, a więc Polskiej Partii Socjalistycznej. I on został jakby mianowany na premiera tego rządu, żeby zachować pewne takie konwenanse, zachować pewne pozory, że to wcale nie jest komunistyczny rząd, że to jest szeroka ława porozumienia społecznego, że to jest pewna platforma, na której będzie można budować przyszły demokratyczny polski rząd. Oczywiście Stalin był doskonały w stwarzaniu pozorów, Stalin był doskonały w tworzeniu pewnych namiastek i pewnych takich cieni, można chyba w ten sposób powiedzieć, demokratyczności czy demokratyzmu. No i właśnie w ten sposób Edward Osóbka-Morawski stanął na czele tego rządu. Wraz z ogłoszeniem manifestu 22 lipca ogłoszono szereg ustaw, z których najważniejsza była tak zwana reforma rolna. Oczywiście reforma rolna w duchu komunistycznym, czyli zabrać tym, co mają, a dać tym, co nie mają. I parcelacji, czyli jakby podziałowi ziemi, która jakby podlegała tej reformie. Tutaj chodziło o to, żeby tak naprawdę zabrać środki produkcji tym polskim chłopom, tym polskim rolnikom, którzy jeszcze te ziemie mają. Każde gospodarstwo o powierzchni powyżej 50 hektarów, a na tak zwanych ziemiach odzyskanych powyżej 100 hektarów, miało zostać rozparcelowane bez odszkodowania dla dotychczasowych właścicieli właśnie pomiędzy tak zwanych chłopów bezrolnych albo chłopów małorolnych. Komuniści liczyli, że tym ruchem skłonią do siebie czy przekonają do siebie właśnie tą najbiedniejszą grupę chłopów. To im się nie do końca udało, w zasadzie w ogóle im się to nie udało, co pokażą potem prawdziwe wyniki, czy to referendum roku 1946, czy też wyborów ludowych roku 1947. Moi drodzy, w momencie, w którym PKWN powstaje, będzie zaraz krwawić powstanie warszawskie. Zaraz też pokażą się pewne dramaty również tych, którzy zdecydują się zostać w lesie, tych, którzy zdecydują się dalej walczyć, pomimo tego, że PKWN i Stalin mówi, że przecież jesteśmy tutaj w jednym sojuszu przeciwko nazistom, ale tak naprawdę zaczynają się dziać różne rzeczy. Zaczyna się aresztować oficerów i żołnierzy AK. Cały czas trwa walka z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Więc tak naprawdę nie jest to żadne wyzwolenie, nie jest to żadna normalizacja życia politycznego w Polsce, tylko jest to próba w takich białych, ale ubrudzonych rękawiczkach
przejęcia władzy przez komunistów w Polsce i wyrugowania wszelkiej patriotycznej, narodowej czy katolickiej opozycji, która w tych lasach cały czas walczy z nazistami, a teraz również walczy z bolszewikami. Więc tak naprawdę pamiętajcie, moi drodzy, że okupacja w Polsce się nie skończyła. Okupacja z brunatnej zmieniła się na czerwoną i trwała de facto do początku lat 90., kiedy to ostatni żołnierz już wtedy rosyjski opuścił polską ziemię. Moi drodzy, PKWN bardzo szybko przekształca się w rząd tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieje się to już w Sylwestra roku 1944. Wielkich zmian nie ma, oprócz tego, że jakby z Lublina przenoszą się do zrujnowanej Warszawy. Premierem zostaje cały czas Edward Osóbka-Morawski, człowiek, którego widzicie teraz na tym slajdzie. Umarł w 1997 roku. W zasadzie tę swoją największą rolę w tworzeniu tego rządu komunistycznego odegrał właśnie wtedy, do 1947 roku. Później nie odgrywał już żadnej większej roli politycznej. Został odsunięty na boczny tor. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję takiego nadzorcy wszystkich ośrodków wypoczynkowych państwowych w Polsce i nie brał nawet udziału w Kongresie Zjednoczeniowym PPS-u i PPR-u, a więc de facto też był pewnym takim pionkiem w rękach Stalina i w rękach tych, którzy chcieli doprowadzić właśnie do takiego podmienienia legalnej władzy, która wówczas była w Londynie, na tę, która od 31 grudnia znajduje się w Warszawie. Kolejny, moi drodzy, pewien epizod, który pokazuje prawdziwe cele i prawdziwe zamiary komunistów, to jest farsa sądowa, policzek wymierzony rządowi emigracyjnemu, policzek wymierzony wszystkim Polakom, nie tylko przez Stalina i nie tylko przez Sowietów, ale również przez naszych zachodnich sojuszników, przede wszystkim Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. O Francji w ogóle nie mówię, dlatego że Komitet Wolnych Francuzów Charlesa de Gaulle'a bardzo szybko uznał rząd tymczasowy, kiedy nawet jeszcze nie uznawali go Brytyjczycy i Amerykanie. Bardzo szybko stanął ramię w ramię z Sowietami, dlatego że nie chciał dopuścić do tego, żeby ewentualnie wybuchła kolejna wojna, wojna ze Stalinem. Francuzi chcieli jak najszybciej doprowadzić do pokoju. Polska ich w ogóle nie obchodziła, Polskę mieli w butach, żeby nie powiedzieć brzydziej. Moi drodzy, proces 16 działaczy niepodległościowych, 16 legalnych przedstawicieli polskiego rządu i życia politycznego w Polsce i na emigracji. No, chodzi tutaj głównie o ostatniego lidera, ostatniego głównodowodzącego, dowódcy Armii Krajowej, czyli generała Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek. On został skazany w tym procesie, tak naprawdę zginął, umarł, prawdopodobnie został zamordowany w więzieniu na Ubiance w Moskwie. Proces, w którym zarzuty były tak absurdalne, że aż szkoda o nich mówić, dlatego że zarzutem było działanie na niekorzyść Sowietów, tak jakby oni byli przedstawicielami rządu sowieckiego, przecież byli przedstawicielami rządu polskiego, więc działali na korzyść polską, a nie na korzyść sowiecką. No a drugie, całkowicie kłamliwe, nikt nie protestował przeciwko temu. I to jest dla mnie jakby największy skandal, że nikt nie protestował przeciwko zarzutom, które postawiono polskim działaczom politycznym, których wywieziono do Moskwy. Tam powiedziano, że wy kolaborowaliście z Hitlerem i my was osądzimy. Na jakiej podstawie w Moskwie sądzono polskich polityków? To trochę jakby dla Polaków zrobiono Nurembergę, mimo że Polacy przecież nigdy nie kolaborowali z Niemcami, a co dopiero tacy ludzie jak Kazimierz Pużak, socjalista, wielki, gorący polski patriota, czy też właśnie generał Leopold Okulicki, czy Jan Stanisław Jankowski, delegat rządu na kraj. Moi drodzy, tak naprawdę ten proces 16, w nim chodziło o coś zupełnie innego. Tutaj chodziło o to, żeby propagandowo puścić w świat taką informację o tym, że patrzcie, głównodowodzący Armii Krajowej, delegat rządu na kraj, zastępca delegata rządu na kraj, oni wszyscy tak naprawdę byli w zmowie z Hitlerem.
I nieważne, że to było kłamstwo, nieważne, że ten proces to była pokazówa typowa. Trzy osoby uniewinniono, żeby zachować takie pozory, że to wszystko był legalny proces. Tak naprawdę chodziło o to, żeby rzucić błotem, a jak rzuci się błotem, to wiadomo, że zawsze się coś przyklei, mimo że no, ci ludzie byli kompletnie niewinni. Potem większość z nich zostaje udzielona amnestia, o sowieckich amnestiach to już też mówiliśmy sobie ostatnio. No ale najważniejsi z nich umierają w więzieniu właśnie Okulicki, Jankowski, później Pużak, który zachowuje godność i decyduje się na pozostanie w więzieniu i nie dołączeniu do odradzającego się PPS-u, bo wie, że ten PPS jest PPS-em komunistycznym, umiera w więzieniu bodaj w Rawiczu, jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Więc proces 16, moi drodzy, to jest proces typowo pokazowy, proces, który jest farsą, proces, który całkowicie pokazuje, jakie podejście do demokracji, do sprawiedliwości i do uczciwości mają władze sowieckie, w tym również polskie władze komunistyczne, które oczywiście przyklaskują temu procesowi, mówią tak, karać zdrajców, karać kolaborantów z Niemcami, mimo że o kolaboracji absolutnie nie mogło być mowy. Także tak wygląda, moi drodzy, sytuacja polityczna w Polsce w 1944-1945 roku i tak naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że byliśmy w obozie zwycięzców, to jest taki mem w internecie, nie wiem, czy go teraz znajdę, postaram się za chwilkę wam go pokazać, ale tak naprawdę no, Polska była jedynym przegranym tej wojny, już wiele razy o tym mówiłem. Moi drodzy, i tak naprawdę jest to też pewna przykrywka do tego, żeby stworzyć kolejny twór właśnie na bazie tego poprzedniego rządu tymczasowego, żeby stworzyć tak zwany tymczasowy rząd jedności narodowej. Oczywiście nazwa jak najbardziej, moi drodzy, taka nadymana nazwa, taka, jakby to powiedzieć, pokazująca, że komuniści przecież chcą, żeby wszystkie siły polityczne ze sobą rozmawiały, żeby wszystkie siły polityczne tworzyły nowy rząd, a tak naprawdę znowu jest to przykrywka, znowu jest to informacja taka fałszywa, która ma tylko ludzi, którzy nie orientują się w sytuacji po II wojnie światowej, a pamiętajmy, że nie było internetu, nie było SMS-ów, nie było prasy na taką skalę, jaką mamy obecnie. Tym bardziej, że kiedy komuniści wchodzą na terytorium Polski, to de facto mamy sytuację, w którym natychmiast tworzy się cenzura, natychmiast giną ludzie, którzy są jawnie przeciwni komunistom, jawnie przeciwni Stalinowi, więc nie ma tutaj mowy o tym, żeby ci ludzie mieli jakby wyraźny obraz tego, co się tak naprawdę w Polsce dzieje, więc taka operacja jakby zniesławiająca, operacja, która miała na celu Polaków omamić tym, że tak naprawdę to my jesteśmy dobrzy, a ci, którzy do tej pory mówili, że o was dbają, to tak naprawdę są sowieccy kolaboranci. Moi drodzy, no można oczywiście uważać, że Polacy byli głupi i Polacy w to nie wierzyli, i Polacy w to wierzyli, ale tak naprawdę Polacy nie byli głupi, Polacy w to nie uwierzyli. Zobaczcie, teraz właśnie szukałem tego mema, bardzo szybko znalazłem ten rysunek. Widzicie go na swoim obrazie. Rok 1945, koniec II wojny światowej, Polacy w obozie zwycięzców. Tutaj taki łysy, grubawy oficer w rosyjskim mundurze, w sowieckim mundurze, z sowieckim karabinem w ręku, a po prawej stronie widzimy Polaków, weteranów tej wojny, którzy za drutem kolczastym
są i tak naprawdę są w obozie zwycięzców, bo zwycięzcami tak naprawdę byli Sowieci, a Polacy zostali pozamykani w obozach i to był najlepszy tak naprawdę los, jaki mógł ich spotkać. Moi drodzy, tymczasowy rząd jedności narodowej, znowu premierem zostaje Edward Osóbka-Morawski, ostatni rząd, na którego czele będzie stał, to już trzeci, pamiętajcie. Rząd, który ma pokazać aliantom zachodnim, że nie tylko komuniści, ale właśnie również socjaliści, czyli Osóbka-Morawski, ludowcy, a więc Stanisław Mikołajczyk, no i komuniści, czyli Władysław Gomułka, oni zostają wicepremierami, a premierem, tak jak wiecie, Edward Osóbka-Morawski został de facto PSL-owi, czy jeszcze wtedy SL-owi, czyli Stronnictwu Ludowemu, przypadła w rękach tylko i wyłącznie ten rolnictwo, resort rolnictwa i to też było takie podłe zagranie ze strony komunistów, dlatego że chcieli rękami Mikołajczyka przeprowadzić reformę rolną, czyli tak naprawdę wywłaszczenie właścicieli ziemskich z ich siedzib. Realna władza, wszystkie tak zwane ministerstwa siłowe zostały włączone w zakres działania, w zakres władzy komunistów. 5 lipca, to już też mówiliśmy w ostatnim filmie, ten rząd, tymczasowy rząd jedności narodowej zostaje uznany przez aliantów zachodnich, cofnięte zostaje uznanie rządowi londyńskiemu, o tym mówiliśmy sobie ostatnio. Tak naprawdę wszystkie partie poza PSL-em schodzą do podziemia, Stronnictwo Narodowe jest w lasach ze swoimi siłami zbrojnymi, czyli NSZ-em, Narodowymi Siłami Zbrojnymi, czy też Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym. PSL próbuje robić coś drogą legalną, drogą polityczną, tym bardziej, że ma ogromne poparcie. Ma 800 tysięcy członków w 1945 roku, ma tak naprawdę bazę lokalową, bazę osobową, takie zaplecze ma w każdym polskim powiecie, a więc de facto ma doskonałą bazę wypadową do wyborów, które się planują. Ale komuniści nie zasypiają gruszek w popiele, bo organizują własne Stronnictwo Ludowe, satelitarne wobec PPR-u, które ma jakby Polaków zdezorientować, czyli pokazać, kto tak naprawdę, że jak mamy dwa Stronnictwa Ludowe, to co, nie mogą się ze sobą dogadać, że są dwie odnogi, a tak naprawdę jedna jest prowadzona przez komunistów i komuniści w ten sposób chcą zasiać ziarno niezgody, ale też de facto przejąć te zasoby Stronnictwa Ludowego, tego legalnego. Żeby się odróżnić, Mikołajczyk zmienia nazwę Stronnictwa Ludowego na Polskie Stronnictwo Ludowe. Ta partia będzie odgrywała rolę aż do roku 1947, aż do sfałszowanych wyborów, o których sobie za chwilkę powiemy. Komuniści nie mogli od razu sfałszować tych wyborów, dlatego że sami nie wiedzieli, jakie mają poparcie. Członków PPR-u w 1945 roku było 50 tysięcy, a więc no dużo, dużo mniej niż miało PSL. I tak naprawdę duża część z nich to byli napływowi, czyli ci, którzy przyszli wraz z Armią Czerwoną do Polski. Więc poparcia społecznego komuniści nie mieli żadnego. Więc postanowili zorganizować referendum ludowe, w którym zadano trzy pytania. Czy jesteś za zachowaniem granic na Odrze i Nysie Łużyckiej, czy jesteś za reformą rolną i czy jesteś za utrzymaniem, czy jesteś za zniesieniem Senatu. Więc pytania głupie, dlatego że każdy jakby człowiek po wojnie uznałby, że no, na wszystkie pytania można odpowiedzieć tak, no bo po co nam Senat? Oczywiście, że chcemy granic na Odrze i Nysie Łużyckiej, no i oczywiście, że chcemy reformy rolnej, tylko że tam jeszcze mówiono o tym, że za odszkodowaniem i jeszcze była mowa o tym, że ma być gospodarka jakby prowadzona społecznie, wszystko była mowa o odszkodowaniach i tak dalej. No ale tak były sformułowane pytania, że każdy, kto jest patriotą, powinien odpowiedzieć na te trzy pytania tak. I w ten sposób komuniści chcieli pokazać, że widzicie, my chcemy dla was dobrze. No ale PSL musiał też w jakiś sposób musiał też zaangażować swój elektorat, żeby zobaczyć, jakie jest realne poparcie dla PSL-u.
Dlatego w przeciwieństwie do komunistów, którzy mówili, żeby głosować trzy razy tak, to PSL mówił, że tak, głosujemy dwa razy tak na dwa pierwsze pytania, no ale na trzecie, jeśli chodzi o Senat, co było najmniej politycznie szkodliwe, zagłosujcie nie. No i inne partie polskie polityczne, te, które były w podziemiu, mówiły, że albo w ogóle bojkotować, a Stronnictwo Narodowe z kolei mówiło, żeby głosować trzy razy nie, żeby pokazać, jakby na złość zrobić komunistom. Moi drodzy, referendum zostało ogłoszone na 30 czerwca 1946 roku. Sfałszowano je, zaraz zobaczycie, w jaki sposób je sfałszowano. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i w Polsce PSL protestują na arenie międzynarodowej przeciwko temu referendum. Mikołajczyk zostaje uznany za zdrajcę. Zaczyna się cała machina propagandowa, która ma uderzyć w Mikołajczyka jako w zdrajcę sprawy polskiej, zdrajcę sprawy narodowej. Tu mamy plakat, widzicie, na którym jest pokazany, to jest plakat stworzony przez komunistów przed referendum, taki solidny polski chłop czy robotnik czyta plakat trzy razy tak, no a za i jest, widzicie, taki cień ma wielki, jest gigantem, bo to przecież na robotnikach i chłopach opiera się władza ludowa, a za nim żołnierz z lasu, z band w cudzysłowie, z opaską Narodowe Siły Zbrojne, która w cieniu się odbija jako swastyka, co pokazywało, jak bez skrupułów tak naprawdę komuniści walczyli z polskim patriotycznym podziemiem niepodległościowym. Szepcze mu ten karzeł do ucha temu chłoporobotnikowi, żeby głosował nie. To jest, się też wpisuje w ten plakat, że Armia Krajowa zapluty karzeł reakcji. To te manewry propagandowe, które komuniści organizowali, są cały czas takie same. Ale co innego chcę wam pokazać. Chcę wam pokazać, moi drodzy, tak naprawdę, jak wyglądały, moi drodzy, wyniki. Tu chciałbym wam pokazać, nie wiem, czy mi się to uda. Widzicie teraz, na górze są wyniki oficjalne, czyli te, które przedstawili komuniści. A więc na pierwsze pytanie rzekomo 68% miało odpowiedzieć tak, na drugie pytanie 77% miało odpowiedzieć tak, na trzecie pytanie 91% miało odpowiedzieć tak, czyli na trzy razy tak 68% do 32%. I widzicie na dole, jakie były tak naprawdę wyniki prawdziwe, czyli komuniści odwrócili proporcje, bo dla nich to nie miało żadnego znaczenia, dlatego że oni mieli tak naprawdę milion żołnierzy radzieckich, żołnierzy sowieckich w Polsce, mogli robić co chcieli, ale dlaczego te wyniki były dla nich ważne? Dlatego że widzieli, jakich metod muszą użyć przy organizacji prawdziwych wyborów, tych, których będą wybierani posłowie, żeby jakby zminimalizować ryzyko wojny czy powstania przeciwko sobie, ale żeby doprowadzić do tego, żeby przejąć władzę, żeby na papierze wyglądało to w sposób demokratyczny, ale żeby zrobić swoje. Chcieli też, jakby celowo nie ukrywali tych fałszerstw, żeby zobaczyć, jaka będzie skala protestu ze strony Amerykanów i Wielkiej Brytanii. Ten protest był, ale on nie był jakiś stanowczy. Nie było w tym proteście ani ultimatum, ani nie było żądania jakby przysłania komisji wyborczych alianckich do Polski. Więc Stalin stwierdził, że alianci odpuścili temat Polski, więc mógł przejść do kontynuowania swojego planu montowania władzy komunistycznej w Polsce bez żadnych skrupułów. I 19 stycznia 1947 roku odbywają się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Na górze macie, widzicie, dwa plakaty. Blok Demokratyczny to najmocniejszy słup graniczny. Oczywiście komuniści nie występowali pod nazwą "My jesteśmy komuniści, głosujcie na komunistów". Komuniści wystąpili jako Blok Demokratyczny, a więc PPR, czyli Polska Partia Robotnicza, PPS, która już wtedy była pewną satelitą PPR-u.
SL, czyli to Stronnictwo Ludowe, które również było satelitarne względem komunistów. Stronnictwo Demokratyczne, które sami komuniści utworzyli, żeby pokazać, że Blok Demokratyczny to jest taki wielkie, szeroka ława, szeroka platforma, która będzie reprezentowała wszystkie idee polityczne, oprócz nacjonalizmu, bo tym komuniści gardzili, że właśnie, żeby wszystkie prądy polityczne były reprezentowane. W tych wyborach bierze również udział PSL. PSL, które w osobie Mikołajczyka, którego widzicie tutaj na zdjęciu pod tymi plakatami, to on uosabiał właśnie tych, którzy mają rządzić. Widzicie tutaj na tym obrazku, że to tacy burżuje w kapeluszach, którzy tańczą, bawią się, a tak naprawdę to chłop i robotnik mają razem rządzić w tym kraju. No to jest właśnie pan Stanisław Mikołajczyk na tym zdjęciu. Komuniści przed tymi wyborami zastraszają, terroryzują, aresztują, mordują, fałszują wybory. Tak naprawdę w większości komisji wyborczych odbywają się różnego rodzaju próby zastraszania, dosypywanie głosów, porywanie przewodniczących komisji, jeśli nie są komunistycznymi, a więc tak naprawdę te wybory nie mają nic wspólnego z demokracją, nie mają nic wspólnego z prawdziwym procesem wyborczym w demokratycznym kraju. Komuniści robią co chcą, dlatego że wiedzą, że nic im za to nie grozi. Mikołajczyk po przegranych wyborach, w których robi co może, żeby ten wynik osiągnąć, tak naprawdę osiągnął, bo w prawdziwych wynikach tak naprawdę PSL te wybory wygrywa, ale komuniści tak fałszują te wybory, że no wiadomo, że pokazują, że tak naprawdę wygrał Blok Demokratyczny. Mikołajczyk już po tym wszystkim nie ma czego szukać w Polsce, dlatego też ucieka, czy zostaje ewakuowany przez Amerykanów do Stanów Zjednoczonych. Moi drodzy, i ostatni, dlatego że już się rozgadałem ponad pół godziny, przepraszam Was za to, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ostatni slajd, ostatnia myśl tego dzisiejszego spotkania, tego dzisiejszego filmu, to reforma ustroju, która nastąpiła po 1945 roku i po wyborach 1947, bardzo szybko, miesiąc po wyborach 19 lutego 1947 roku zostaje ogłoszona tak zwana mała konstytucja, również napisana i pokreślona rękami Stalina. W myśl tej konstytucji polski senat zostaje oczywiście zlikwidowany, polski sejm ma mieć 444 przedstawicieli, czyli posłów. Prezydentem ma zostać Bolesław Bierut, wokół którego zaczyna się tworzyć taki kult jednostki jak wokół Stalina. Obok prezydenta powołana zostaje również Rada Państwa, czyli taki kolegialny organ wykonawczy, który po śmierci Bieruta, kiedy już w tej prawdziwej polskiej konstytucji, znaczy prawdziwej, tej już nie małej, tylko konstytucji PRL, zostaje zniesiona funkcja prezydenta, to tym prezydentem zostanie właśnie kolegialna Rada Państwa. Premierem ma zostać Józef Cyrankiewicz. Tutaj na zdjęciu, jak zerkniecie, to macie właśnie macie, moi drodzy, Gomułkę, Cyrankiewicza i Józefa Stalina. Bolesława Bieruta pokazywałem Wam w poprzedniej naszej części. A więc 47 rok politycznie jest pozamiatany. Polska demokratyczna, prawdziwie demokratyczna opozycja nie ma już w Polsce czego szukać. W lasach są jeszcze tak zwani żołnierze wyklęci, jest jeszcze podziemie niepodległościowe. Dzisiaj celowo już nie chcę o tym mówić, bo byśmy się rozwlekli do nie wiadomo jak długich rozmiarów tego filmu. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeszcze na ten temat jakąś lekcję, chociaż to jest bardzo złożony, trudny i wielowątkowy temat. Historia wielkiego polskiego patriotyzmu, historia też zakłamania, które trwa do dzisiaj, które oczernia prawdziwych polskich bohaterów, ludzi, którzy walczyli z nową okupacją. Niektórzy nie chcą uznać, że ta okupacja rzeczywiście istniała, ale nie. Tu już zróbmy pauzę, tu już zróbmy kropkę o żołnierzach wyklętych kiedy indziej. Zachęcam Was do tego, żebyście zapoznawali się z filmami, które nagrywam dla Was. Zachęcam Was, żebyście komentowali, żebyście udostępniali te moje filmy, bo może przyda się to większej liczbie osób. Przepraszam, jeśli zanudziłem. Bardzo liczę na jakąś reakcję z Waszej strony pod tym filmem i pod innymi filmami. A na dzisiaj to już koniec. Żegnam się z Wami, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.